Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu jest jednym z największych operatorów sieci internetowej na Podkarpaciu. Rozpoczęła kolejną inwestycję telekomunikacyjną. Z internetu i telewizji kablowej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą korzystać mieszkańcy całego miasta, osiedla Zakrzów i części Mokrzyszowa. Wkrótce do tej grupy dołączą kolejni abonenci, bowiem spółdzielnia jako operator telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do internetu oraz telewizji kablowej rozpoczęła drugi etap inwestycji telekomunikacyjnej polegającej na doprowadzeniu linii światłowodowej na osiedle Mokrzyszów. Tym razem obejmuje on ulicę Zamkową, Grzybową, Sportową, Chrobaka i Leśną. Inwestycje rozpoczęliśmy ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców osiedla Mokrzyszów naszymi usługami. Prace projektowe zostały rozpoczęte we wrześniu 2016 roku, natomiast prace w terenie rozpoczęliśmy w marcu bieżącego roku. Długość całej linii teleinformatycznej będzie wynosić około 5,5 km. Planowany termin zakończenia inwestycji, tym samym uruchomienie naszych usług planujemy na drugi kwartał bieżącego roku. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatej oferty programów telewizyjnych i szybkiego internetu. Nasza oferta telewizji kablowej obejmuje już ponad 100 programów nadawanych w jakości cyfrowej, z czego 50 programów to programy nadawane w jakości HD. Usługa jest w cenie 39,99 zł. Natomiast oferta internetu podzielona jest na pakiety. Najtańszy pakiet jest w cenie 40 zł o parametrach przepustowości 30x5 Mbps. Natomiast najdroższy, najbardziej atrakcyjny pakiet w cenie 110 zł ma przepustowości rzędu 400x100 Mbps. W tym roku TSM planuje jeszcze rozbudowę sieci o kolejne lokalizacje, w tym m.in. osiedle Miechocin. Ambitne plany dotyczą także Sielca i Wielowsi. Warto dodać, że spółdzielnia ma również udział w poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem jej infrastruktura sieciowa wykorzystywana jest do monitorowania miasta. Ze zbudowanej przez nią sieci korzysta także większość tarnobrzeskich instytucji.